Cześć wszystkim, witam Ciebie, z tej strony, witam na konkursie Sosnowca. Więc słuchajcie, takie ogłoszenia. Zebrałem to, co jest, to co było. Ze zboża, z jęczmienia prawie 8000 litrów mi zostało jęczmienia. Natomiast słuchajcie, zrobiłem 3 kontrakty nawożenia i powiem szczerze, że całkiem nieźle to było, dlatego że miałem 20 i to na zasadzie pracownika, że nie ja jechałem, tylko pracownicy. Znaczy ponad zrobiłem, zaczynałem z pełnym zbiornikiem nawozu, mając 28 tysięcy na punkcie. Przejechał to i dopełniłem. Pracownik mi przejechał. Dopełniłem nawozem, czyli po prostu tak robiłem. Tak jak zaczynałem. Zapłaciłem za nawóz. I dopiero wtedy odebrałem. Nagrodę czy coś tam, nie wiem, dla mnie to to jest i z 7000, które było na jednym 14, drugim było też 7 to 14 plus jakieś 6, czyli z 20 000. Tak naprawdę zostało mi, miałem 28 i zostało mi 43, czyli zostało mi jakieś 15 tysięcy z tych 24, czyli tak naprawdę dość sensowne to nawożenie było. Właśnie zastanawiam się, które to jest pole 11 i 17, żeby zostać, bo z tych 10 to pewnie mi piątka by została. Pole 11 jest obok, z tego co pamiętam. Jest duże, ale myślę, że możemy sobie ten kontrakt złapać. Zawsze to parę złotych wpadnie. Sieje w błoto, ten zbiera złoto, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, no bo deszcz pada, to pewnie będziemy siać w błoto. Czy zbierzemy złoto? Nie sądzę. Ale można się jest się w sierpniu może. Hmm.
też pisze, że bez... że można, a nie można. Nie się wypowiadać, nie będzie to polecić. Kultywator mocy, ten co mamy, potrzebuje 90. Ja to rozwalę.
stanie, no nie wiem. To było już pokojnie też tam nie wiem, co się dzieje. No i tam nie było się nie generalnie patrzą na to, że można dowolnym na dowolnym nazwisku być opłacalne na poziomie na przykład. Sporo, ale mamy sprzedaż w grudniu. Jęczmień też w grudniu. Pszenicę jak mamy też w grudniu, więc musimy do grudnia poczekać, bo to nie ma sensu. Skoro mamy silos, to korzystajmy z niego. Ten siewnik ma 3 metry, a wymaga 50 koni. Jest grona 115, czyli 160 koni na 3 metrach. A możemy sobie wziąć sam siewnik.
Ewentualnie możemy go samego puścić, mając. A, to i tak. A, bo tu jest cały zestaw z bronią, chyba. No i 165 koni. Jak tu mamy? Siedmi mający 4 metry, o jesteś. 220, no porąbało i to też jest chyba. No wygląda jakby był. O, tu 125 koni. A tu mamy. Ale ten na pewno bez wcześniejszego spółtniania 3 metry, 125 koni, czy taki Amazon 85 koni za 3 metry, no, czy tutaj 110 koni też 3 metry i też bez wcześniejszego spółtniania, no to tam to już jest w ogóle jakiś kosmos. Krystala 150-konnego, Fiata 180, takiego starego 240-konnego. Nie wiem, co tu się zmieniło, bo kurczę, szersze niż 3 metry chyba 7 koni ciągle nie było problemu. I suku, który wymaga 200 koni, albo po prostu jeden kończony. I się potrzebuje kultywatora. Ale to wygląda, że nie potrzebuje kultywatora, ale dalej wymaga 200 koni. Czyli potrzebuje kultywatora. To jest tu potrzebne. Zatem się na razie, czy to nie wydaje łapka w górę, i do zobaczenia.